Cześć, witajcie w kolejnym odcinku o modyfikacjach tego zajebistego roweru Lanklesi X3000. Co jest mi potrzebne do jazdy? Przydałaby się torba. Myślę, że każdy rowerzysta ma jakąś torbę, choćby na pompkę, jakieś rękawiczki, tego typu rzeczy, które zawsze zabieramy ze sobą na jazdę. A nie chcemy ich mieć gdzieś porozrzucanych po domu, żeby potem ich szukać, tylko po prostu mamy je w torbie i zawsze zakładamy jakieś okulary ochronne, nie wiem, kask, rękawiczki, tego typu inne rzeczy, no właśnie jakaś pompka, nie pompka i tak dalej. Z racji, że ten rower ma pancerny bagażnik, na którym można byłoby swoją laskę wozić, to no, trzeba go jakoś wykorzystać, ponieważ jest strasznie ciężki. Jak zważyłem przed chwilą, ma 2,4 kg, no wprawdzie z błotnikiem, ale ten błotnik aż tyle nie waży, no nie wiem, 2,2 kg ma, więc przy wadze całego roweru to w sumie jest dość dużo. Nie wiem, po co oni to zrobili z takich, kurde, grubych rurek pancernych, jakby nie wiadomo, co się woziło na tym bagażniku. Jak udało mi się zważyć, Lanklesi podaje oczywiście wagę roweru błędną. Podają coś 25 kg, że ten rower waży, natomiast ja przed chwilą zważyłem i waży, tak jak jest teraz, z błotnikami 31,2 kg. Czyli można przyjąć, że te błotniki no, mogą z kilogram ważyć. Wątpię. No powiedzmy, że ten kilogram, więc rower waży w takim stanie, powiedzmy, jeszcze niezmienionym 30 kg. I to czuć niestety, jak się gdzieś chce go popchnąć, wypchnąć pod górę, gdzie nie da się już wyjechać, bo na przykład no, silnik nie daje rady, przyczepności nie ma gdzieś na liściach, na mokrej ziemi, trzeba go wypchnąć. Bez wspomagania jest bardzo trudne, ponieważ no czuć wagę tego ustrojstwa. Ale moi drodzy, do bagażnika. Z racji właśnie tego, że jest duży i coś by się tu przydało dać, postanowiłem, że no, trzeba jakąś torbę, torebkę. Pierwszy pomysł był walizkę. Wiecie, takie te szczelne walizki, otwierane, fajne. Tylko, że jest jeden problem. Bagażnik ma mniej więcej wymiary taki, że coś by tu pasowało, co miałoby 40 na 20. Oczywiście walizki żadnej takiej nie kupimy, ponieważ jak są 40 szerokie czy długie, to są 30 szerokie, więc wystawałoby to poza obrys roweru, co oczywiście byłoby to bez sensu, brzydko by to wyglądało. Poza tym walizki są generalnie dość niskie, więc nie za bardzo dużo rzeczy dałoby się tam włożyć. Poza tym i tak są ciężkie i w środku wyłożone są plastikiem, więc i tak by trzeba było je od środka jeszcze czymś okleić, żeby te wszystkie rzeczy się tam nie obijały, nie stukały i tak dalej. Więc walizka byłaby fajna, ale stwierdziłem, że chyba jednak nie. No jakaś torba. Nie szukałem, powiedzmy, w kategorii rowerowej, tylko od razu skupiłem się na torbach narzędziowych, ponieważ no, oczywiście ze względów estetycznych torba musi być żółto-czarna. Więc w zasadzie wchodziły w grę dwie firmy, czyli DeWalt i Stanley. Mają dużo różnych toreb, nie toreb, jakiś para walizek na narzędzia, także to wszystko jest, wiecie, wykonane bardzo ładnie, mocne, wodoodporne, z mnóstwem kieszonek. Tylko też właśnie pojawił się problem, że nie było takiej walizki, która by miała właśnie 40 na 20. No takich 20 minus tego, no to w środku by się mało co zmieściło. A jak już były jakieś takie fajne, to kosztowały dwie stówy lub ponad i stwierdziłem, że kurczę, na trzymanie rękawiczek, okularów wydawać dwie stówy na jakąś torbę narzędziową, no to jest lekka przesada. Ale udało mi się jedną torbę trafić, która naprawdę pasuje tutaj idealnie i jest w miarę tania. Chodzi o 14-calową torbę na narzędzia firmy Stanley. Wygląda to coś w tym stylu. Tak to dostajemy. Spuczone dość
w taki tekturowym, w takim tekturowym czymś. I jak tu piszą, jest to 32 cm na 21 na 24, czyli praktycznie pasuje idealnie. Jest wysoka, więc dużo się tu zmieści. Oto i ona. Ała. Torba w miarę kwadratowa, więc fajnie będzie wyglądać i nie jest jakaś, wiecie, płaska, wąska, niska. W miarę prostokątna, wysoka, także tu się dużo rzeczy fajnie zmieści. W środku mamy kupę przegródek. Po bokach szkoda, że nie są na rzepy, dlatego że na wybojach prawdopodobnie to, co włożę w te przegródki, to powypada. No ale powiedzmy, no mówi się trudno, no nie ma rzeczy idealnych. Tu mamy jedynie taką na przegródkę przejrzystą, na mapy, nie wiem, na coś ciekawego. Ale tak, po pierwsze, co zrobiłem z tą torbą, ponieważ ona przychodzi spuczona. Ona ma usztywnione dno, jest tu ten materiał włożony, jakiś plastik, także generalnie dno jest dość sztywne. Były jeszcze takie wzmocnienia, ale musiałem je wywalić, ponieważ no, nie dałoby się tego przymocować na bagażnik. Były też tutaj tu wewnętrzne kieszonki. No, widzicie? Po bokach tego napisu Stanley są kieszonki. Tak samo z tyłu też tu była cała taka trzykomorowa kieszeń z czarnego materiału. Oczywiście to odprułem, wyciąłem, tu odprułem, żeby po pierwsze było więcej żółtego, po drugie i tak te zewnętrzne kieszonki mi się do niczego nie przydadzą, co najwyżej będę w nich woził liście i ziemię i błoto. Także to wszystko odprułem, zostawiłem tylko, tutaj jest duża kieszeń fajna na rzepa, także tutaj jakieś coś można włożyć, jakieś, nie wiem, cokolwiek, nazwijmy to. Niestety torba przychodzi spłuczona, tak jak mówiłem, ponieważ musi się zmieścić do tego kartoniku. Tutaj jest drut dookoła, także tutaj jest usztywnione i tutaj jest też usztywnione. Nie jest usztywniona ta pionowe rzeczy, więc to taki wychodzi trochę skapciały ta skrzynka. Chciałem, żeby ona była prostokątna i trzymała się kupy, więc musiałem radykalne, tutaj na tego nie idzie wygiem, tu jest mocny drut. W środku są takie szwy. Przebiłem te szwy od góry i włożyłem do nich rurkę mosiężną z Castoramy Fi, nie wiem ile to ma, Fi 4 mm. Ona jest fajna, ponieważ jest dość, no nie złamie się, jest taka elastyczna, więc świetnie, znaczy ciężko było to włożyć, bo te szwy tu są dość wąskie, takie ciasne i łatwo jest przebić się przez ten materiał, ale udało mi się, włożyłem tutaj rurki i dzięki temu ta torba teraz wygląda mniej więcej tak jak powinna, czyli jest usztywniona we wszystkich możliwych kierunkach. Jest tutaj zamek z dwóch stron, także całość fajnie się trzyma i fajnie się prezentuje. Do tego właśnie, a jak zamontować na tej ramie? Kupiłem takie, to są jakieś takie haczyki do przytrzymywania rur wodociągowych do ściany. To jest bodajże 18 na 18 mm rurę. Do tego włożyłem kawałek gumy takiej 1 mm, żeby mi tu ramy nie obcierało, nie starło farby i to idealnie pasuje i się trzyma na tej rurce i mamy tutaj dwie dziury, także możemy później tą torbę
przykręcić bezpośrednio do ramy, żeby po prostu było to stabilne, a że z dołu jest plastik tej torby, więc to się wszystko ładnie trzyma i jest sztywne. Ale żeby od dołu mi ta torba nie była obsmarkiwana od błota, więc jeszcze do tego zaprojektowałem, dałem wyciąć. To jest aluminium, 2 mm. Tak mniej więcej to wygląda. Tu jest trochę wygięte, żeby pasowało do tego bagażnika. I teraz tak. Tak wygląda ta blacha. Jeszcze raz. Tu mam dziury, te po 2 sztuki są do przytrzymywania torby. Tu są takie dodatkowe 4 dziury na jakieś tylne światło. Tego typu rzeczy sobie dałem wyciąć, żeby już mieć takie dziury. Tu jest dziura od śruby, która trzyma błotnik. Także to wszystko ładnie pasuje i fajnie wygląda. I na to daję torbę, oczywiście z napisem i z otwieraniem od strony kierowcy, czyli z lewej strony. I tak to mniej więcej będzie wyglądać. Trochę duża ta torba jest, to trzeba przyznać, ale myślę, że jest lekka. Właśnie, lekka. Ile ona waży? No dobra, już wiem ile. Sama torba waży 860 gram. Razem z tą blachą aluminiową 1-2 kilo plus śrubki, to podejrzewam, że koło 1-3 kilo plus te, plus jeszcze te dzyndzle do przytrzymywania, jakieś 1,3 kg. No niby przy narowarze każdy gram się liczy, czy każdy kilogram lepiej odjąć niż dodać, ale w zasadzie ten rower tak jest tak horrendalnie strasznie ciężki, że w zasadzie on i tak będzie jeszcze miał co najmniej 35 kg, jak tu podokładam różne inne dziwne rzeczy, rurki, lampy, siodełka z resorem, jakieś większe sprężyny, amortyzator i tak dalej, jeszcze jakieś pierdółki, to spokojnie będzie miał 34-35 kg, także no. Ale z drugiej strony silnik jest mocny, daje radę, także spokojnie. A ja jestem leciutki, 65 kilo niecałe, także spokojnie rower akurat przy mojej wadze daje radę wszędzie i tylko naprawdę pod masywną górę jest ciężko wyjechać. Także moi drodzy, montujemy torbę, ponieważ napadało ze 20 cm śniegu i chcę właśnie przetestować pierwszy raz jazdę w śniegu tym rowerem, zobaczyć jak to daje radę w takim właśnie ciężkim terenie. Także co? Przykręcamy. No i tak, moi drodzy, to się prezentuje w tym ciasnym pomieszczeniu. Torebka, jak widzicie, kolorystycznie dosłownie jakby była z kompletu. Pasuje idealnie i na szerokość, nic tu nie wystaje, i na długość w zasadzie no, jest krótsza o jakieś 3 cm. Spokojnie. Tutaj da się też, siodełko trochę teraz zawadza, ale to jest tak minimalnie, to jest właśnie tak specjalnie. Tym bardziej, że jak będę miał inny amortyzator, to zobaczycie, że geometria roweru zupełnie się zmieni i tutaj będzie większy, a może nawet i za duży prześwit. Ale jak widzicie, pasuje to idealnie. Tu jeszcze brakuje. Prawdopodobnie tu spróbuję naszyć coś odblaskowego, ponieważ tu jest z przodu to białe. To jest pasek odblaskowy. Szkoda, że tego nie ma dookoła. Byłoby już załatwione w ten sposób. Oczywiście tu będę miał światło elektryczne, ale jednak no, odblask też by się przydał. Tym bardziej, że jest tu taka niewykorzystana duża powierzchnia.
Środek bardzo przestronny. Tu się dużo rzeczy zmieści. No szkoda właśnie, że tu nie ma tych kieszeni na rzepy, ale są po trzy kieszenie z każdej strony. No i całość jest materiałowa, więc nawet jak tu coś będzie ganiać, to no, nie powinno się obijać. Nie powinno to hałasować. Zobaczymy też w praniu, jak to wyjdzie. No, odkręcanie samej torby jest problematyczne, ponieważ no, dojście do tych śrub tam od dołu jest dość ciężkie, więc jakby już, no to albo całe będę ze zderzakiem odkręcał, no albo nie wiem, ale chyba to na razie zostawię, nie po to się męczyłem z tą torbą, bo tu naprawdę trzeba było dużo rzeczy pozmieniać, wypracować, żeby później wywalić tą torbę. Także ona na razie zostanie, wygląda to naprawdę fajnie. Zmieści się właśnie jakieś okulary, pompka, rękawiczki, drugie okulary, jeszcze jakiś kask, jeszcze nie wiem co tam będę. No jakieś pewnie małe imbusiki też bym się może przydał, jakby się coś odkręciło w międzyczasie. Tu już jest przygotowanie do następnych filmów, no ale to będę kręcił. Na razie tak więc na razie są tylko błotniki i torba, ale już jest w głowie się tam kręcą różne dziwne inne pomysły. A teraz będę próbował jeżdżenie po śniegu. Także dzięki wam za uwagę i zapraszam do wspólnej jazdy. Dobra, moi drodzy, zobaczmy, czy to badziewie jeździ. Ile jest śniegu za 20 cm, nie? No, z 15, dobra, nie przesadzajmy. Na nasze warunki. Kurde. Torba trochę przeszkadza. Dobra. O! Przyczepności brak. Poczekaj, muszę. No kurde, ciężko jest. Można się zabić. Uwaga, jest. Tu w grę wchodzi tylko jazda na wprost. I trzeba rozpęd wziąć. Kurde. Za głęboki śnieg. No. No jest mokry. Jechać się da, ale pewnie co? Zakręty już się za bardzo nie da zrobić. Przerzutkę mam teraz na czwórce. Co jest? Coś się pierdoli. Trzeba mieć krzepę. No, dobra, coś się tutaj z tą przerzutką zrobiło, że coś przeskakuje. Nie wiem o co chodzi, ale dobra. Jechać się da, ale prawie że się nie da. Dobra, byłem w paczkomacie jakieś 2 km i muszę wam powiedzieć, że po takim śniegu, a szczególnie po takiej chlapie, jaka jest teraz, bo jest odwilż oczywiście, po czymś takim to jest śmierć w oczach. Oczywiście na zakręcie zaliczyłem glebę potężną, bo za bardzo się rozpędziłem,
A niestety hamowanie jest jeszcze gorsze niż próba hamowania bez hamulców. Także jazda po takim po takiej chlapie, po takiej papce jest bardzo, bardzo ryzykowna. Nawet jeszcze spuściłem powietrze, żeby w ogóle dało się jechać, ale podejrzewam, że miałem jeszcze spuścić powietrze bardziej. Rower jest kompletnie zapaprany. Aha, no ale to chyba torba jest zapaprana od mojej gleby. Coś tak się mi wydaje. Do tego doszło, że kierownicę mam niedokręconą, bo przy glebie mi się skręciło. Ale mam już nowy mostek i prawdopodobnie za mało go przykręciłem. Także co, próbujmy jeszcze jeździć po tym ładnym śniegu, póki jest. No szkoda, że jest taki mokry, bo teraz naprawdę no dałoby się pewnie po puchu ładnie jeździć. Po takim betonie jest ciężko. Palenie gumy też trzeba opracować, jak to zrobić, żeby było fajnie. Coś zepsuję chyba zaraz. Spróbuję pojeździć tu po polu i się nie zabić przy okazji. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Jakoś wątpię. No tak, ze skręcaniem już jest problem i to duży. No nie wiem, czy się da. Chyba się nie da. Teren jest za mocno problematyczny. No nie. Poza tym przerzutki coś przeskakują. Nie wiem, chyba od śniegu. To jest to, o czym mówiłem. Wyciąganie tego roweru to jest masakra. Że moi drodzy, rower nie jest do jazdy w mokrym śniegu, ale jest fajnie. Można się pobawić, można coś zepsuć. Chyba to ten śnieg mi zalepia przerzutki, że tak przeskakuje jakoś dziwnie. Nie wiem, nie znam się. Ale tyle, moi drodzy. Rower jest fajny. Skrzyneczka, jak widzicie, jest ok. Trzeba zapiąć. Trochę tu miejsca brakuje. No i do następnego.